Czekają nas ciężkie czasy. Ciężkie czasy, o wiele gorsza sytuacja niż mamy do tej pory. Dla wszystkich. I dla oszczędzających będą tracili pieniądze jeszcze szybciej. Szczególnie jak będą przeliczali na walutę obce, siłę nabywczą oszczędności w walutach obcych, bo złoty będzie słab. Kredytobiorcy, bo będą mieli jeszcze wyższe stopy procentowe i utrzymująca się permanentnie wysoka inflacja. Grzechy rządu, grzechy Rady Polityki Pieniężnej to jest 90%. Wybrali moim zdaniem strategię, nie walczymy na poważnie z inflacją do wyborów, ale nie zdają sobie sprawę, że trafią w absolutnie totalną pułapkę na kursie złotego. Za to odpowiedzialna jest cała ekipa, czyli nie tylko prezes NBP, ale minister finansów, szef Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a przede wszystkim szef Komitetu Nadzoru Finansowego. Jesteśmy teraz kompletnie bezbronni przeciwko temu, co nas chodzi. To jest całkowicie wina rządu, czyli rząd jest winny w ogromnej części tym, co teraz się dzieje i Rada Polityki Pieniężnej i NBP, i jednocześnie w 100% są winni temu, że my jesteśmy teraz bezbronni w walce z tym, co nadchodzi. Pani Rzeczkowska rozmawia z panem Glapińskim, a panu premierowi doradza pan Suski, jego główny doradca, i pan wicepremier spraw gospodarczych Sasin. No, czuje się pan bezpiecznie?